Witajcie drodzy inwestorzy. Dziś przychodzimy do Was z premierą. Z tej okazji do naszego studia zaprosiliśmy eksperta Michała Jurkiewicza. Witam Cię bardzo serdecznie. i Witaj Marcinie. Witam Państwa. Wraz z Michałem porozmawiamy o najnowszym rozwiązaniu, które pojawiło się w naszej ofercie, o aplikacji Crispol I może na początek zacznijmy sobie trochę przewrotnie. Wiele się teraz mówi na ten temat, i, i to jest dosyć modny punkt rozmów. Czym jest technologia smart? Bo wszystko wydaje nam się dookoła być tym, tą technologią smart, a co to w ogóle jest i co to oznacza dla naszego domu? Jakie ma, daje nam możliwości? Sformułowanie, którego użyłeś, smart jest to szerokie sformułowanie, które może naprawdę dużo w to wrzucić, ale jeżeli mówimy o rozwiązaniu smart home i rozwiązaniu zdalnego lub inteligentnego sterowania, to chyba dotyczy przede wszystkim, jeżeli chodzi o naszą branżę, do mm -hmm. rozwiązań dla domów, dla posesji, do zarządzania właśnie produktami przez użytkowników, które stwarza po prostu wygodę lub poczucie bezpieczeństwa. I tutaj tak naprawdę, jak każda technologia ma przynosić rozwiązania, które ulepszają lub ułatwiają życie. I ten smart to tak naprawdę no nic innego, ja tak przynajmniej sobie to interpretuję, jak ułatwienie obsługi, czyli tego współżycia razem ze wszystkimi urządzeniami, które nam się, które mamy w domu. Ułatwienie lub pokazanie jeszcze wygodniejszego lub wygodniejszego życia i rozwiązań, które do tej pory nas w pewien sposób ograniczały. No, nie wiem. Do tej pory, nie będąc w domu, nie mogliśmy kogoś ugościć w tym domu, czy otworzyć mu drzwi, czy, czy, czy zaprosić go do środka. Dzięki technologii możemy to zrobić. Kiedyś, nie będąc w domu, nie korzystając z tej technologii, w zasadzie nie mogliśmy sprawdzić, co się dzieje w domu. <ścoughs> Dzisiaj możemy to zrobić. Kiedy mi się nawet wejdę ci w słowo, nasuwa mi się od razu, to porównanie. No, jesteśmy w podobnym wieku z dzieciństwa, tak? Dzieci biegających z kluczami na szyi, tak? Rodzice zapracowani. I teraz, żeby do domu się dostać, to trzeba go pilnować jak skarbu, żeby tego klucza od domu nie, nie zgubić, tak? Gdzieś tam yy, w szkole. Teraz jest to dużo bezpieczniejsze i łatwiejsze tak, z wykorzystaniem tych technologii. No tak, w zasadzie tak jak wszystko tutaj, to chyba ten klucz się zmienił, czyli, czyli <laughs> zmienił się sposób otwierania, czy, czy sposób zarządzania tym wszystkim i, i tej pewnej kontroli, a też informacji, może nie tyle kontroli, co informacji, mm -hmm. więc, więc tak, ten cały smart home, tak naprawdę pamiętajmy, jak każda technologia ma służyć człowiekowi, nam, inwestorom, e, ma ułatwiać, ma dawać poczucie bezpieczeństwa lub powinno być też dobrane i stworzone. Pod tryb tak naprawdę każdego użytkownika. To właśnie to tutaj możemy to my nadać rytm domowi, czy, 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 czy biurowi, czy, czy naszemu harmonogramowi, a nie odwrotnie. I to, to ma iść w tą stronę tak naprawdę. No, tak. tak nie? Czyli ten Smart jest jakby w naszą stronę, żeby nam było łatwiej, tak. a nie technologii. Tak, tak, no? Tak. no to jest taki właśnie przykład, jak mówię, czyli jeżeli nie ma konieczności, to żeby. Nie pędzić, nie jechać, żeby otworzyć coś lub zamknąć coś, tylko, tylko właśnie, żeby to coś się otwierało lub zamykało, kiedy, kiedy to my sobie tego życzymy. No właśnie. Dziś porozmawiamy czy rozmawiamy o naszej nowej aplikacji MyChrisPol, którą wprowadziliśmy do oferty. Czym możemy zarządzać z jej poziomu? Tak? Co ona nam daje? Jakimi urządzeniami możemy. Jasne. MyChrisPol jest to autorskie rozwiązanie firmy ChrisPol. Co za tym idzie? Jest to aplikacja przeznaczona do sterowania produktami firmy CRISPOL, które te produkty są uzbrojone w automatykę Starkus. Starkus drugiej generacji, jeżeli chodzi o rolety, żaluzje i automatykę Starkus, jeżeli chodzi o bramy też drugiej, trzeciej generacji, tak naprawdę tutaj o napędy bramowe. Więc możemy zarządzać. Bramami garażowymi, możemy zarządzać roletami, żaluzjami, światłem jako nowość i, i dalej to rozwijamy. Kto wie, gdzie staniemy. Czyli tak, <laughs> czyli to już, jak skoro powiedzieliśmy A, tak, to, tak, tak, to, to tak. kolejne kroki też już są stawiane. Wiem, że kusi Cię, ale nie możesz tak, <laughs> powiedzieć, co będzie w, w kolejnej yy, odsłonie. Póki co, brama, roleta, żaluzja światło, tak, tak te elementy są w naszej ofercie, czy za chwilę będą. To jest też ważne, że my możemy to, ta aplikacja jest przewidziana i zarówno dla użytkowników Androida, jak i dla fanów pogryzionego jabłuszka. Tak? tak, tak, tak. Oczywiście jest dostępna na Google Play i na App Store do pobrania. Oczywiście, jak większość takich aplikacji jest bezpłatna, także to nie ma kosztów. Żadnych z zarządzaniem w tej kwestii? Hmm. No właśnie, do tutaj jeszcze, bo często padają pytania przy takich aplikacjach, no cały ten smart home, tak, o którym to smart zarządzanie, o którym wspomniałeś na początku, no nieodmiennie też mi się kojarzy z zarządzaniem głosowym. Tak, zgadza się. Możemy tutaj wykorzystać inteligentne speakery czy speakery głosowe typu Amazon Echo czy asystent Google, czy przez asystenta Siri, jeżeli chodzi tutaj o Apple. Nasza aplikacja Microsoft jest w pełni kompatybilna z tymi rozwiązaniami, także jeżeli ktoś posiada takie urządzenia, wystarczy zalogować się na swoim koncie i dodać skile czy, czy, czy funkcjonalności takie. I w tym momencie zarządzać też również głosowo czy przez te aplikacje. Jakby to... Wejdę ci w słowo, bo zadałem krótkie pytanie właśnie na temat głosowego zarządzania przed wejściem na antenę i doszedłem do wniosku, że chyba ten temat to poruszymy w kolejnym naszym spotkaniu, jak usłyszałem prelekcje, jakie są możliwości i co się z tym wiąże. Także na pewno jeszcze spotkamy się i będziemy na ten temat rozmawiać. Ale właśnie. I jak, Twoim zdaniem, do czego może inwestor w życiu codziennym wykorzystywać tą naszą aplikację? No To zależy tak naprawdę od inwestora i do tego, jak, jaki jest jego tryb życia i jak on chce z tego korzystać. Każdy świadomie powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, w którą stronę chce pójść, i tutaj i pod to można naprawdę ustawić wiele scenariuszy, harmonogramów czy rozwiązań. Oczywiście, jeżeli pytasz mnie o przykłady, podam, Państwu wybaczą, jeżeli to będą banalne przykłady. Najbardziej znane, jeżeli chodzi o bramę, no to jest właśnie to zdalne otworzenie lub przewietrzenie garażu, czy mm -hmm. otworzenie czy dla kuriera, czy dla, czy dla dziecka, czy żeby wyciągnął rowerek, czy, czy w jakikolwiek inny sposób, kiedy mamy pilota gdzieś, gdzieś został i nie możemy bramę otworzyć, to z telefonu, który zazwyczaj jest z nami zawsze, możemy otworzyć, no właśnie głosowo tą bramę. To... No właśnie tu był już, wiedzieć, co mi się teraz tak skojarzyło, że ten klucz na szyi, o którym wspomniałem, został zastąpiony przez smartfona, prawda? A, tak, tak. No moim zdaniem też gazeta, jakiś bank, to no. wiele, innych, <laughs> tak. wiele innych rzeczy zostało, tak. Z... Mamy wolne ręce tylko dla smartfona, tak? Tak, tak. No i żeby ktoś tam tego klucza z szyi czy z ręki nie zabrał, to nadal jednak pozostaje to, że mm, bezpieczeństwo najważniejsze. Dlatego przypominam Państwu, że aplikacja oczywiście jest chroniona i ma swoje zabezpieczenia, ale też ważne jest, żeby zabezpieczać właśnie telefony i przynajmniej, przynajmniej jednym, jednym zabezpieczeniem czy to biometrycznym, czy to kodowym bardzo ważne. Tak, tutaj no, nie przesadzajmy z tym życiem smart, tak? żeby nie omijać te blokady, nie, że niepotrzebne nam, nie wiem, czy odcisk palca, czy kod, czy też wzór odpowiedni. Tak. Pamiętajmy o tym, żeby też cyklicznie zmieniać te zabezpieczenia, bo to jest ważne, tak jak wspomniałeś, całe nasze życie przenosi się troszkę do tego smartfona i zarządzanie domem, i bankowość, i w dobie pandemii e-dzienniki, tak? kontakt ze szkołą zamiast zebrań, Mamy pewne weryfikacje, ale pamiętajmy, że żeby właśnie też chronić to swoje bezpieczeństwo pod tym kątem, korzystając z tych urządzeń. Tak jak wspomniałeś, te aplikację, te różne urządzenia ustawiamy pod w tej aplikacji. Te urządzenia, którymi chcemy zarządzać, tak naprawdę ustawiamy pod siebie, ale zdarza się tak, że mamy kilka lokalizacji. Praca, dom, tak? jakieś magazyny. Czy jest możliwość, żebyśmy z jednego konta zarządzali kilkoma lokalizacjami? Czy jest to jakieś utrudnienie z tego tytułu? Akurat nasze rozwiązanie, czyli aplikacja MyCrispol i mhm. nasze produkty Starcus, e, mają taką opcję, że nie tylko z jednego urządzenia, z jednego konta, ale też z jednej aplikacji tak naprawdę możemy zarządzać e, nie tylko wszystkimi produktami, które mamy w domu, ale także kilkoma lokalizacjami, nie dzieląc ich, ani nie, nie ujmując tej funkcjonalności. Co to znaczy? No jeżeli mamy właśnie na przykład domek letniskowy, mieszkanie na wynajem i, i własną posesję, własny dom lub mieszkanie, to z tej jednej aplikacji tak naprawdę przełączają się tylko między lokalizacjami, mając, że tak powiem, pięć centralek, hubów czy, czy mostów, jak to woli, w różnych lokalizacjach możemy, możemy sobie śmiało wysterowywać, sprawdzać, bo co ważne, wszystkie nasze urządzenia są dwukierunkowe z informacją zwrotną czyli mamy pełną informację o stanie lub położeniu danego urządzenia. Więc tak, jeżeli mam. Miałbym mieszkanie na wynajem, własne, drugie, i chciałbym sprawdzić, czy są rolety zamknięte, to tak mogę to, mogę to uczynić. Służby skarbowe nie słuchają? Nadal bym chciał. Ale też mieszkanie na wynajem, ale domek na przykład czasowy. Tak? Mamy domek letniskowy. Oczywiście no, marzenie byłoby całe wakacje spędzać w tej, tej lokalizacji, ale po swoim urlopie użyczamy go na przykład znajomym. Oni też mogą sobie zainstalować tą aplikację, bo jest ona oczywiście aplikacją bezpłatną. Możemy im udostępnić dostęp tak? i na czas pobytu dajemy im uprawnienia, z tego jak rozumiem, żeby mogli sobie też sterować tym domem, ciesząc się komfortem użytkowania w czasie urlopu, tak, z tego domku. Tak Marcin, zacznę od tego, że faktycznie chyba za nisko poszedłem z tym marzeniem o mieszkaniu, skoro można mieć domek lotniskowy, <noise> więc pójdę tokiem <noise> myślenia Marcina, ale wracając do aplikacji, tak, możemy dodawać gości, goście mogą, możemy im dodać prawo dostępu do urządzeń tak długo jak chcemy, możemy dodać, odjąć, Taki użytkownik, który został dodany do naszego konta, nie ma prawa zmieniać żadnych ustawień, jedynie może zarządzać, czyli, czyli otwierać, zamykać, włączać lub wyłączać urządzenia. I w tym momencie możesz oddać komuś możliwość sterowania lub współdzielić, może nie oddać, ale możliwość współdzielania tego. Czy to będzie właśnie domek letniskowy, czy to będzie oddanie pracownikowi, nie wiem, jeżeli ktoś ma taką potrzebę jakiejś części. Produktów, albo, albo tym bardziej dzieciom, nie? W swoim, żeby w swoich pokojach, czy na korytarzach, czy jak sobie, sobie tutaj same otwierały, zamykały, to to wszystko jest do, do ustawienia. Tak jak mówię, to kwestia jest tylko określenia własnych potrzeb i, i tego, jakie są możliwości sprzętu, a są naprawdę prawie nieograniczone. Można to rozbudowywać to bardzo szeroko. No właśnie wspomniałeś też o, o scenariuszach, tak? że można tworzyć różne scenariusze. Na czym to polega? O co chodzi z tymi scenariuszami? Okej, okay, to może sobie wytłumaczmy jedną no, rzecz. Zaczęliśmy to nasze spotkanie od, od zapytania o, o, o życie smart i, i o rozwiązania smart, mm. więc aplikacja i urządzenia mm, bez scenariuszy. To tak naprawdę jest po prostu tylko zdalne zarządzanie, czyli jeżeli sobie otwieramy aplikację, chcemy zamknąć, otworzyć, włączyć lub wyłączyć dane urządzenie, to jest tak naprawdę tylko zdalne, zdalne sterowanie, przedłużenie pilota czy przedłużenie wyłącznika danego. Natomiast ten smart pojawia się wtedy, kiedy, kiedy pojawiają się scenariusze, kiedy po, pojawiają się harmonogramy, kiedy pojawiają się kolejne rozwiązania z dziedziny Internet of Things. I, 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 i asystenci głosowi i dalsze połączenia. I teraz tak, oczywiście, że nie musimy rano wstawać i pisze co łapać za telefon, żeby podnieść rolety lub włączyć światło, bo wystarczy, że ustawimy sobie odpowiednie scenariusze, harmonogramy. Patrz tutaj 7 rano mają się podnieść rolety w sypialni rodziców, a u dzieci powiedzmy 7-30. Wieczorem mają się zamknąć, ale tylko od poniedziałku do piątku. Mhm. A podczas urlopu może mieć przygotowaną scenę lub, lub, lub scenariusz, która może symulować naszą obecność w domu. Oczywiście proszę tego nie traktować w żaden sposób jako zabezpieczenie lub ochronę danego budynku. Jedynie można tutaj zasymulować swoją obecność. Tak, ale to jest fajne sposób... właśnie to, co mówisz, bo to by, by często spotykam się z tym, że. Troszkę błędnie podchodzimy do przesłon naszych, na przykład rolet zewnętrznych, że to jest zabezpieczenie na czas wyjazdu. Tak, wyjeżdżamy na urlop, wszystkie rolety w dół, bo dom jest bezpieczny. No, moim zdaniem brakuje tam jeszcze tylko baneru na płocie. Serdecznie zapraszamy, nie ma nas co najmniej przez dwa tygodnie. Tak, no niestety. Yy... Ci, którzy będą czychali na to, żeby wedrzeć się do naszego domu, tak, skorzystać z naszej nieobecności, no mają wiele i to prostych sposobów na sprawdzanie, czy ktoś z domowników jest, czy nie. Yy, opierając chociażby, nie wiem, gałązkę o, o pancerz rolety, sprawdzając co drugi dzień, czy ta gałązka spadła, czy nie, czy był ruch rolety. Jeśli, tak jak mówisz, mamy ustawiony scenariusz, gdzie możemy losowo. Ustawić sobie nawet dni tygodnia, czy z tego co kojarzę, nawet godziny, czy wschód i zachód słońca. Tak? Tak, tak. Po geolokalizacji y, może być wykorzystywany. Także bardzo fajna, przydatna funkcja, która no, może utrudnić y, tą obserwację i, i w, y, troszkę y, wrzucić niepewności, czy rzeczywiście ci y, domownicy wyjechali, czy, czy jednak są y, na miejscu. Tak, I jeżeli dodamy do tego jeszcze opcję zarządzania światłem, oświetleniem, no to też faktycznie możemy stworzyć jakąś imitację tego, tego że, że symulację tego, że, że jesteśmy w domu. Natomiast to są gdzieś jakieś poboczne i, i, i jakieś do, dodatnie funkcjonalności tego wszystkiego. Mm -hmm. e, tak naprawdę to ma nam służyć te rozwiązania smart lub, lub zdalnego sterowania jak to woli do ułatwiania życia, do tego, żeby w tym zabieganym świecie i w tym, tym gdzieś zagubieniu, żeby, żeby pewne czynności zostały skrócone do minimum. I, I tutaj w tą stronę byśmy tak naprawdę to kierowali. Eee, plus no, ułatwienia. Dokładnie. Dobrze, omówiliśmy sobie scenariusze, wiele mówimy o tym, jakie to jest fajne, przyjemne i wygodne. Bo jest. Bo jest, tak, ale teraz to się składa, na... bo sama aplikacja MyCrystal to jest jakby wierzchołek, tak? Wspominałeś o silnikach drugiej generacji, ale no rozumiem, że coś pomiędzy nimi musi występować, żeby to wszystko nam zagrało. Marcin jest okrutny, pokaże mi stresić coś, a mamy bardzo ograniczony czas, a mogliśmy o tym rozmawiać i rozmawiać. Dobrze, to ja może tak na, na szybko powiem. Żeby efektem końcowym sterować z telefonu czy, 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 czy z różnych harmonogramów, a aplikacją MicroSpool, potrzebujemy urządzeń. I tutaj, jeżeli chodzi o rolety, to są napędy Starku z drugiej generacji z odbiornikiem. Potrzebujemy coś, co skomunikuje się ze światem zewnętrznym, czyli z routerem. W tym wypadku to będzie nasza centralka, konektor, większa lub mniejsza, w zależności od potrzeb. Funkcjonalności są bardzo zbliżone, kwestia jest tylko potrzeby i dodatkowych rozwiązań, czy po wyjście tutaj na jakieś systemy alarmowe, poprzez wyjście z tyłu na ARS. Do żaluzji... Potrzebujemy napędy z naszymi odbiornikami radiowymi Starku z, z, z żaluzjowymi, gdzie możemy sobie wysterować, otworzyć, zamknąć i um, ustawić lamele w odpowiedni sposób. Do bramy garażowej, do napędów Starku z z serii K6/K10, wystarczy tylko i wyłącznie moduł Wi-Fi dokupić. Wtedy już nie potrzebujemy centralki, chyba że mamy w domu też rolety i i żaluzja wtedy centralka występuje, ale sterowanie bramą odbywa się bezpośrednio przez moduł, który łączy się bezpośrednio z routerem, pomijając centralkę, reszta urządzeń jest łączonych z centralką. Jeżeli Państwo chcieliby zarządzać modułem, światłem, to trzeba wykorzystać moduł, do moduł on-off, my go nazwaliśmy sobie, który można umieścić w puszkach podtynkowych. I tutaj... Ale też, ten moduł komunikuje się Central. Tak, on też czyli jest centralny. tak Central. naprawdę tylko brama garażowa nie wymaga, ce... gdybyśmy chcieli samą bramą garażową, tak, zarządzać, tak. wystarczy yy, yy, modem, tak? Yy, tak, router. Musi być router. Nasze urządzenia, tego nie dodałem, e, powinienem dodać, nasze urządzenia działają, parujemy z, z siecią domową tylko i wyłącznie przez Wi-Fi i to jest tylko i wyłącznie na tą chwilę przez 2,4 GHz Wi-Fi, czyli nie musi, jeżeli zazwyczaj są routery teraz już e, dwuzakresowe, 5 GHz i 2,4 GHz, i tutaj, tutaj my się łączymy pod 2,4, co jest ważne, ale co też jest myślę interesujące i dogodne dla klienta: samą centralkę lub moduł do bramy garażowej możemy w każdym momencie dodać. Ale jeżeli zrobimy to na samym początku, czyli wybierzemy mhm. w dniu zakupu stolarki Crispol, dodamy sobie też centralkę, to możemy poustawiać urządzenia, jeżeli mamy router na, na, podczas montażu, możemy ustawiać, że tak powiem, z telefonu pozycje krańcowe, mm, otwierać, zamykać te, te rolety lub, lub bramy właśnie za pomocą aplikacji MyCrystal, co ułatwia tak naprawdę sam montaż i, i przygotowanie tego, tego domu na, na, na przyszłość, więc, więc warto jest to zrobić i jest to dodatkowa funkcjonalność. Nie każdy z konkurentów to ma. Podsumowując, litanie, co jest potrzebne, do, żeby skorzystać z aplikacji. Na pewno musi być centralka. Jeśli mówimy o przesłonach roleta żaluzja czy moduł e, światło. Brama e, modułu centralki nie wymaga, ale odpowiedni moduł. Szanowni Państwo, w żaluzjach jeszcze teraz mi się przypomniał, czujka wiatrowa, tak zabezpieczająca. Tak, tylko że czujka nie jest pilnie powiązana no, tak. z, ze smartem, czy z Ale Microsoft, może być też wtedy ale linii... jest mocno powiązana ze samą, samą żaluzją. Także tak, drodzy Państwo, na, na jedną fasadę jeden czujnik pogodowy musi jeżeli chodzi o żaluzję. Rekomendujemy i naprawdę zalecamy zwłaszcza, że w rozwiązaniach StarkUS to nie jest ogromny koszt, to nawet bym powiedział jest A, niewielki tak, koszt. Także, także, także tutaj, tutaj serdecznie polecamy. I ja myślę że, myślę, że najlepiej, Szanowni Państwo, jeśli będziecie rozmawiali w naszych salonach Chris Home o stolarce, o tych smart rozwiązaniach. Każdy z doradców handlowych odpowiednio Wam przygotuje ofertę, doda wszystkie te urządzenia, które, którymi chcielibyście zarządzać. Tylko tak naprawdę musicie wskazać, co Was interesuje i, i jaki zakres, co chcielibyście finalnie osiągnąć, żeby właśnie doradca mógł odpowiedni osprzęt Wam dobrać. Bo tutaj cały czas... Ja, ja jeszcze tylko jedno tak. dodam, przepraszam. Proszę Państwa, warto też zapamiętać adres tego dealera, który wam sprzedał tą stolarkę, dlatego, że warto do niego za jakiś czas wrócić i zobaczyć, co jeszcze dodaliśmy do naszej oferty w tej kwestii, a naprawdę myślę, że dużo jeszcze przed nami i i fajnych, wygodnych i nowatorskich rozwiązań będzie. No bo to właśnie w nawiązaniu do tego, o czym wspomniałeś. Te smart rozwiązania nie są tylko dla nowych, nowo budowanych obiektów, czy nie wiem, dla wytycznych WT2021, tak? Nie jest tak. to powiązane, ale ci, którzy mają. Jak już wspomniałeś wcześniej, my zakupili naszą, nasze produkty z automatyką Chris Paul. Mogą się skonsultować, bo jeśli były to silniki Starkus w roletach drugiej generacji, jest możliwość dozbrojenia ich to zarządzanie, czy automaty z bram garażowych też od 2016, tak, tak zgadza się do napędów Generacja, generacji drugiej. Mówimy o napędach, jeszcze raz, przemny garażowych. Tak naprawdę od 2016 roku, jeżeli Państwo nie mają, a chcieliby doposażyć to właśnie w rozwiązania typu smart z otwierania, i, i tych rozwiązań wystarczy odwiedzić naszych dealerów i poprosić o przedstawienie oferty na moduł, moduł Gate Connector, który się na tą chwilę nazywa. Za na chwilę będzie tego druga odsłona, ale to, 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 to pomału. Tak samo, jeżeli Państwo nabyli rok. Dwa lata wcześniej rolety z napędami Starku z drugiej generacji, a nie mają jeszcze, lub będą chcieli mieć Państwo możliwość sterowania zdalnego, wystarczy dokupić jedną lub drugą centralkę i tak naprawdę połączyć to z siecią domową Wi-Fi i, i ściągnąć wziął. aplikację Dokładnie. na ten. I co ja ważne, to tylko dodam, no. że sama instalacja i parowanie są tyle proste, że aplikacja nas prowadzi. Pokazuje nam, nie trzeba czytać z boku instrukcji, tylko. Krok po kroku im yy, aplikacja podpowiada, co zrobić, także polecam. Tak, jest to naprawdę smart, smart. <gry> jeśli chodzi o y, uruchomienie. Ja szczególnie jestem zachwycony y, możliwością y, otwierania, zamykania bramy garażowej, bo y, poszuki odwieczne poszukiwanie pilota w samochodzie, bądź w kieszeni, czy gdzieś w domu kto gdzie odłożył pilota od bramy garażowej. A tak, jak wspomniałeś, ten telefon zawsze jest przy mnie i jest, powiem szczerze, żyje mi się dużo, dużo łatwiej. Szanowni Państwo, na naszym profilu facebookowym już za moment pojawi się konkurs dotyczący właśnie aplikacji. Do wygrania będą atrakcyjne gadżety. Także mam wrażenie i mam nadzieję, że po dzisiejszym moim spotkaniu z Michałem ten konkurs dla Was naprawdę będzie wręcz bajecznie prosty do przejścia i z łatwością wygracie te fajne, ciekawe, atrakcyjne gadżety wakacyjne. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo, Michale, za poświęcony czas. To nie jest nasze pierwsze spotkanie i myślę, że nie ostatnie, także tego sterowania głosowego, bo powiem szczerze, ja jestem zauroczony, jak ty to przedstawiasz i w którą stronę to idzie. Myślę, że na pewno się jeszcze będziemy spotykali. Jeszcze raz zapraszam Was, szanowni inwestorzy, do wzięcia udziału w naszym konkursie, który jest na naszym profilu na Facebooku, a za dziś dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie. Dziękuję, dziękuję Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.